troszkę wniosków wyciągnąłem z mojej tutaj pierwszej organizacji gali, którą sam organizowałem i jej w najlepszym tutaj porządku. Wiadomo, zawsze mogło być lepiej, ale nie ma co narzekać. Widzę, że to bardzo fajne widowisko się robi, jeśli chodzi o tutaj te walki o pas, LFN. Zawodnicy, koneserzy pięściarstwa będą pierwszy raz w historii walczyć o pas w trzech kategoriach wagowych. Jest tam naprawdę, widać, że chłopaki mocno się przygotowują, trenują i biorą to wszystko na poważnie i fajna inicjatywa. Tak samo wśród tutaj młodszych adeptów, dużo trenerów, dużo klubów dzwoniło właśnie, że chce wziąć udział, bo tam właśnie bardzo chwalą sobie te imprezy, mówią, że jest bardzo fajna organizacja i fajne nagrody, fajnie się to odbywa, jest to naprawdę fajne wyróżnienie dla zawodników. A miejmy nadzieję, że właśnie z tej imprezy, jak sama droga mówi, Landowski Fight Night, droga i to już jest, kiedy się wyłoni olimpijczyk, który będzie reprezentował nasz kraj właśnie na igrzyskach olimpijskich. Wiadomo, jak zawsze będzie pokaz boksu, taki trening pokazowy najmłodszych, on trwa tam 10-12 minut, będzie prowadził go trener Jordan Kuliński, z którym tutaj współpracuje. I to też fajnie tam działa, dzieciaki przychodzą, patrzą, obserwują i zawsze jakiś z tego odzew jest i zachęca to do uprawiania tej szlachetnej dyscypliny. Ja jestem głównodowodzący i tyle pozostaje, ale nie, jeśli chodzi o ten, takie rzeczy organizacyjne, tutaj muszę podziękować, bo wiem, że na pewno mi dobrze pomogą, to jest Wojsko Polskie z VAT-u, z Wojska Akademii Technicznej, mam taką fajną grupę, która mi wcześniej pomagała, od rana do wieczora mi tam pomagali i zrobili to od A do Z perfekcyjnie, tak. Mogę na nich liczyć, wiem, że to jest solidna firma i mnie nie zawiodą. Bo zawsze mogę liczyć tutaj na transmisję ze strony Boksorolki. Dziękuję, że zawsze jesteście, bo naprawdę to fajnie wygląda. Jest zawsze transmisja, bo ludzie pytają o transmisję. Zawsze też wiadomo, jest informacja, że jest transmisja. Dużo ludzi to coraz więcej ogląda, więc to też jest bardzo fajne. Jest ze mną też, jeśli chodzi o patronat medialny, informator stolicy. Tutaj dziękuję, będą też obecni, bardzo fajnie tutaj też to promują. Ringblock tak zawsze mi tam wrzuci jakieś posty, pomoże. No i nie mogę zapomnieć chyba też o Urzędzie Dzielnicy Bielany. Tutaj też podziękowania w stronę burmistrzów, przede wszystkim pana Grzegorza Pietruczuka, Włodzimierz Piątkowski, teraz pan Andrzej Malina, tak samo właśnie, którzy będą obecni na gali, oni zawsze pomagają. Mam nadzieję, że ta współpraca się dobrze układa, dlatego te zawsze ze mną są i pomagają, widzą co robię, że to jest właśnie jakiś tam szlachetny cel, tak? I jednak tam promuję tą dyscyplinę i robię galę dla wszystkich, tak? Dla całych rodzin. Bo jak już wcześniej wspomniałem, coraz trudniej jest jakichś tam sponsorów, w szczególności strategicznych, ale walczę, nie poddaję się, nie ma się co poddawać. Na jesień już mam nowy pomysł, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że już na jesień na Landowski Fight Night będą pierwsze walki o walki boksu zawodowego. Już miało być nawet teraz, już były jakieś rozmowy przeprowadzane, ale takie już zaawansowane rozmowy, ale troszkę za mało czasu, nie ma co się spieszyć, wolę to zrobić fajnie i dokładnie na tym, tak? Jest to sędziowane i z werdyktami, wywiera to naprawdę taką fajną otoczkę o pas. Będzie fajna teraz o godzinie 17 w sobotę będzie ceremonia ważenia, będą hostessy z pasem, będą właśnie zawodnicy przedstawiani, więc fajnie będzie to wyglądało na tle ścianki, która już jest właśnie przygotowana. I tworzy to taką coś, że właśnie zawodnicy mówią, że to jest ich marzenie, taki pas zdobyć, że mają motywację, że dla nich to taka jest sportowa rywalizacja, zdrowa, wiadomo, to nie jest jakieś tam, że ten, ale buduje tą właśnie tą otoczkę takich prawdziwych gal zawodowych. Też widzę duży teraz zainteresowanie jest innymi sportami, jak właśnie robię pierwszy raz walkę Muay Thai, w której będą walczyli zawodnik właśnie z Nastroklu Bielany, tam od Maćka Skupińskiego, Serafin, Damian Majewski i drugi zawodnik z Piaseczna, więc będzie pierwsza walka taka na gali, ale w przyszłości też czuję, że będę też więcej tego takich walk robił, bo to jest duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na to. Ludzie lubią takie właśnie oglądać walki innych właśnie tam sztuk walki, można powiedzieć, tak? Czy tam MMA, czy właśnie Muay Thai, a może kickboxingu, też ten ciekawy kickboxing jest. Chciałem podziękować właśnie wszystkim sponsorom i partnerom, którzy zawsze są ze mną i pomagają przy tej mojej inicjatywie.
ci jeszcze, którzy nie są jeszcze zdecydowani, nie wiedzą, co będą robić w ten weekend, to już zapiszcie sobie tą godzinę 19:30 i to miejsce. Hala sportowa Bielany, ulica Stafa 3/5. Nie może zabraknąć. Przyjdźcie, dopingujcie. Ale dopingować naprawdę sportowo kolegów tutaj właśnie i walczących o ten pas, nie tylko tych najmłodszych, żeby poczuli właśnie tą adrenalinę i tą atmosferę właśnie największych gal w Square Garden. Do zobaczenia w najbliższą sobotę 30 marca o godzinie 19:30. Hala sportowa Bielany, ulica Stafa 3/5. Do zobaczenia.